Cześć. Dynia Dorotka. Dynia Dorotka. Dynia Dorotka. Hejka, tutaj gramy z kanału Layla Quicks i... Ja. Kusia. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o książkach, które czytaliśmy w tym roku. Oboje mamy przeczytane po 12 książek. Ponieważ jest jak jest, życie się zdarza i nie wszyscy mogą czytać 100 książek rocznie. Cały czas, and that's okay. No dla mnie to dużo książek. No, więc właśnie, wszystko zależy od punktu patrzenia, prawda? No i co, część z tych książek się pokrywa, bo czytamy czasami te same książki, zwłaszcza ze względu na klub książki Tenczuj, który prowadzę, współprowadzę w sumie, w którym co miesiąc czytamy inną książkę i spotykamy się w krakowskim domku, żeby o tym porozmawiać. I część z tych książek to są właśnie takie książki. Część z nich to są książki w naszych jakby respektywnych gustach. Więc powinno być ciekawie, bo Wygusia czyta zupełnie inne książki niż ja zazwyczaj. Ale też czytamy, słuchamy audiobooków razem. Po prostu jak sobie siedzimy i na przykład się przytulamy, to fajnie jest jak leci audiobook. Nie wiem, zaczyna. Czy kamień, papier na rzece? A chcemy iść chronologicznie? Tak. Okej. Okay. Więc pierwszą książką, jaką przeczytałam w tym roku, jest Bestoćpun, Paul B. Preciado. Seks, narkotyki i biopolityka w dobie farmakopornografii. Jest to książka bardzo ciekawa. Jest o farmakologii, braniu testosteronu, pigułkach antykoncepcyjnych, wiagrze, seksie, transpłciowości, trochę bardziej właśnie o tych substancjach jednak. I jak książka mówi z tyłu, Testoćpun to niezła jazda. No jest to niezła jazda, ale jest to bardzo mądra jazda i bardzo dobrze się tego słucha, bardzo szybko się to czyta i bardzo łatwo jest zrozumieć niektóre rzeczy. Często powtarza się słowo na przykład farmakopornografia i trzeba zrozumieć za pierwszym razem, bo jak się nie zrozumie, to później jest ciężko zrozumieć całą książkę. Ale jest super. Polecam każdemu, kto interesuje się właśnie tematami takimi trochę pseudomedycznymi, ale też trochę queerowymi. Też chcę przeczytać tę książkę, ale mam chyba za mały mózg na razie. I jeszcze też chcemy przeczytać Mieszkanie na Uranie. Pierwsza książka, którą mi się udało skończyć w tym roku, to była Gideon the Ninth, Thousand Weir. Bo robię release w tej serii ze względu na, prawda, po pierwsze Alekto, która wychodzi w przyszłym roku, po drugie Brainrot, bo myślę jakby głównie albo o lesbijkach, nekromantkach, albo o piratach. I tak wygląda moje życie od już półtora roku. No i jeszcze myślę o Wikusi, ale to jakby jest takie, wiecie, normal people activities, thinking about your wife. Z takich, wiecie, insane artistic activities, to fikcja. Strasznie długo mi zajmuje ten reread, szczerze mówiąc. I tę pierwszą część chyba też czytałam jakoś strasznie długo, ale nie pamiętam szczerze, bo to był początek roku i ja od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo życia, prawda, upłynęło i czemu mam pamiętać takie szczegóły. Ale kocham tę serię, mam zamiar pisać o niej licencjat. I zmusiłam już mojego najlepszego przyjaciela do przeczytania jej i też ją kocha, więc sukces. I teraz właśnie na Halloween w klubie książki Tenczuj będziemy czytać tę książkę, więc mam nadzieję, że przynajmniej kilka nowych osób również ją przeczyta i będziemy się wszyscy świetnie bawić omawiając ją. It's spreading like a disease. The book. Calling lesbians a disease. I'm not calling lesbians a disease. Gusia jest lesbofobik. I am the lesbo. Następną książkę, jaką przeczytałam, to Practical Anarchism Scotta Bransona. Tutaj wstawimy po środku zdjęcie, okładki. Dynia ci to zrobiła. Ale w sumie vibe. No, w sumie to vibe. Dobra, mieliśmy problemy świetlne. Nie wiadomo, co się stało. To książka o anarchizmie w takim praktycznym zastosowaniu. Przesłuchałam ją w opcji text to read, text to speech, przepraszam, jak pracowałam w pracy na sławkach i nie pamiętam z niej zbyt dużo, chociaż kilka książek tak przeczytałam i z nich pamiętam nieco więcej. Nie myślę, że była jakaś
bardzo warta zapamiętywania mimo wszystko. Było kilka fragmentów właśnie o kulturze czarnoskórych osób, które warto było zapamiętać, ale tak faktycznie jeśli chodzi o ten anarchizm praktyczny, to no to takie podziel się warzywem z sąsiadem. No oczywiście, podzielę się. I to jest jakby nic nowego nie przyniosło to do mnie, dla mnie. Więc może jeśli ktoś nie wie zupełnie nic na ten temat, to mogę polecić, ale jeśli ktoś wie coś na ten temat, to nie mogę polecić. Kolejna książka, jaką mi się udało skończyć, to był audiobook The Heartbreak Bakery by A.R. Capetta. No to jest młodzieżówka z jakby magicznymi wstawkami, to jest jakby świat realistyczny, ale z magią gotowania. Właściwie to jest chyba jedyna magia, jaka tam się pojawia. I nasza główna postać piecze i właśnie jakby w ten sposób uprawia magię, jakby odkrywa, że może uprawiać magię w ten sposób. No i oprócz tego tam musi dealować, prawda, z pierwszym zerwaniem ze swoją pierwszą dziewczyną oraz z płcią, z byciem jakby świadomym, że się nie jest cis, ale nie byciem w stanie podzielić się z tym, z kimś innym. Fabuła tej książki opiera się na tym, że główna postać właśnie przez przypadek piecze ciasteczka, które sprawiają, że wszyscy wokół zaczynają ze sobą zrywać, co jest problemem, bo głównie te ciasteczka zjadły osoby queerowe z ich jakby local community, więc to było bardzo przykre dla nich i w tym jakby jedną z tych par, które zerwały, byli również właściciele tej cukierni, w której pracuje ta główna postać. Są jakby takimi OG-gayami. Yeah, takimi elder gays dla nich, więc po prostu Sid próbuje to odkręcić i jakby na tym się opiera książka. Jest tam trochę romansu. Ten romans jest w ogóle T4T, co ja myślę, że jest wspaniałe. Fajne są konwersacje o tym, jakby jak to zmienia no po prostu funkcjonowanie w związku albo jakby w jakiejkolwiek takiej relacji romantycznej, kiedy faktycznie jesteś z kimś, kto rozumie, co przychodzisz i przy kim przede wszystkim jakby w ogóle nie czujesz potrzeby martwienia się albo jakby ukrywania czegoś. Cała książka była bardzo urocza moim zdaniem i miała bardzo takie przyjemne cozy vibes i myślę, że magia kuchniowa to jest coś, czego potrzebujemy więcej w fikcji i w życiu, honestly, więc polecam serdecznie. Dla ciekawych, my dzisiaj też będziemy robić magię kuchniową, bo robimy cozy zupę z tej oto dyni Dorotki. Zamierzam wprowadzić jakąś magię do tej zupy. Wprowadzasz magię wszędzie. W tej książce o piekarni magicznej, to pamiętam, jak ją czytałaś i pamiętam, że bardzo ci się podobała i pamiętam, że mi się też bardzo podobał koncept i opowiadałoś mi, jak nie mogłam zasnąć na dobranoc w fabułę tej książki, żebym nie musiała czytać, ale wiedziała, o co chodzi. Tak, więc bonus points, jak przeczytacie tę książkę, to możecie swojej osobie partnerce Kay opowiedzieć ją jako bajkę na dobranoc. Następną książką, którą przeczytałam, a w zasadzie to przeczytaliśmy, bo to jest już książka, którą przeczytaliśmy razem, jest Bad Feminist od Roxane Gay. Nie pamiętam, bo my czytaliśmy Bad Feminist i potem od razu zaczęliśmy Hunger. Mhm. Nie wiem, czy pamiętam jakby, czy rozróżniam te książki między sobą. Bo to dosłownie było... Bad Feminist skończyliśmy 2 lipca i 7 już skończyliśmy Hunger. Więc no, to było bardzo jakby blisko siebie. Ale no Bad Feminist była bardziej o feminizmie samym w sobie i o takich małych grzeszkach, które wszyscy popełniamy jako feminiści, osoby feministyczne, które tak naprawdę nie są takimi wielkimi grzeszkami. Co nie oznacza, że trzeba być taką idealną feministką, żeby być feministką. Tylko po prostu skupić się na tych core values. Mhm. Ale też myślę, że przede wszystkim to była taka książka na zasadzie właśnie raczej skierowana do osób, które jakby niewiele wiedzą o feminizmie i to nie jest tak, że są jakby już super przekonane co do tego, na przykład boją się nazwać feministką, chyba nawet o tym była dyskusja i właśnie na przykład są jak no jak mam być feministką, skoro jestem hetero kobietą i po prostu kocham mężczyzn, nie? Na różne sposoby mężczyzn w swoim życiu i tak dalej. To myślę, że to jakby dla tego typu osoby bardziej niż dla jakby bardziej zaawansowanych zaawansowani feministi. Oh,
Level hard. Hunger przynajmniej dla mnie był o wiele bardziej interesujący. Może też dlatego, że tam było o wiele więcej jakby... Niuansu. Niuansu i też opisanych doświadczeń, takich bardzo mocnych doświadczeń samej Roxanne. Mm-hmm. Ogólnie dużo triggerujących rzeczy, związanych jakby z... właśnie z ciałem, z byciem grubym, ale też jakby z przemocą seksualną i relacjami, w jakie człowiek wchodzi jakby z własnej woli, ale które nie są jakby dobre dla niego. Mm-hmm. Więc no tak, to na pewno było jakby mocne i zapadające w pamięć. No, chyba powiedziałaś wszystko akurat. Ja bym tylko powiedziała, że naprawdę jeśli ktoś chce ją przeczytać, to bardzo warto, ale też żeby mieć przerwy w słuchaniu jej, bo czasem bywa naprawdę ciężka do przesłuchania. Myślę, że to jest trochę bardziej ciekawe w dyskursie teraz niż Bad Feminist. Mm-hmm. Ze względu po prostu na to, że no, skupia się właśnie na doświadczeniu bycia grubym, nie? Jakby na tym, że no po pierwsze to się skąd zbierze, ale nawet jeżeli to się skąd zbierze, to jakby przede wszystkim to jest jakaś realność, z którą trzeba się zmierzać na co dzień i której ludzie dookoła ciebie nie rozumieją, nie? I do której świat dookoła też nie jest przystosowany. Przeczytałam Ta, która stała się słońcem, Shelley Parker Chan. I to jest książka, która jest opisywana jako pieśń o Achillesie x Mulan. Kocham Mulan. I was obsessed with it as a child, as you can probably see from the everything about me. Pieśń o Achillesie była również faworytem mojego nastoleceństwa, powiedzmy. Ta książka z kolei na pewno nie jest moim faworytem. Jest mi bardzo przykro, bo naprawdę chciałam ją pokochać i miałam bardzo duże oczekiwania i byłam bardzo podekscytowana. Ale zwyczajnie nie podoba mi się styl, nie podoba mi się historia w pewnych aspektach. Nie podoba mi się to, jak główna postać dąży do wielkości, ale to nigdy nie jest jakby sprecyzowane. Nigdy nie ma w tym jakiegoś większego celu poza tym, żeby po prostu coś osiągnąć. Nie ma ani jednego momentu takiego zastanowienia się, okej, okay, może mogę osiągnąć coś na różne sposoby, może mogę być wielki na różne sposoby, może nie muszę być złym człowiekiem, żeby być wielkim. Może mogę być wielkim poprzez, nie wiem, sianie miłości, cokolwiek, tak? I pewnie po prostu nie pasowało to do prawda, vibe'u i historii, którą Shelley Parker Chan chcieli opowiedzieć. I don't trust the shiher in the opis. No zwyczajnie było to strasznie męczące i powtarzalne i przez to wydawało mi się, że strasznie brakowało tej książce głębi. Poza tym najciekawsza relacja też w tej książce została rozwiązana w sposób, który mi nie odpowiada i który sprawia mi przykrość i zwyczajnie jakby mam wrażenie, że nie chcę wiedzieć, co się dzieje dalej w tej serii, bo główna postać podjęła decyzje, które mi się nie podobają. Kolejna postać, jej dziewczyna, podjęła też decyzję, której nie rozumiem, która mi się nie podoba i która nie ma dla mnie zupełnie sensu i myślę, że jest również mniej interesująca niż gdyby podjęła inną decyzję pod sam koniec. I kolejna postać, jakby z której perspektywę mamy, no właśnie to jest ta postać z tą najbardziej interesującą relacją, która została jakby zamknięta w sposób, który mi się nie podobał i myślę, że to będzie teraz po prostu takie no, moving on, as if they didn't carry the entire book on their backs. Niestety to jest zawód dla mnie i jeszcze przez całą książkę miałam takie wrażenie, że to jest po prostu mniej interesująca, mniej szczegółowa i mniej jakby wciągająca wersja Wojny Makowej, co wiem, że jakby może zabrzmieć trochę nie w porządku, że po prostu porównuję, wiecie, jedyne książki inspirowane historią Chin, jakie czytałam z rodzaju fantastyki do siebie i jestem jak no, tamta była lepsza. No ale no, takie właśnie mam wrażenie, że po prostu jakby nie mogę powstrzymać się przed takimi porównaniami, bo to są jedne z niewielu jakby military fantasy książek, które czytałam. To u mnie tutaj pojawia się pattern w końcu, który jest numer 4, Hunger, Roxane Gay. Numer 5, I Can't Stop Eating. Numer 6, Wypełnić pustkę. W którym pokazuje się moment, w którym faktycznie miałam problem z właśnie relacją ze swoim ciałem i z relacją z jedzeniem. Także I Can't Stop Eating od Sara Dos... Nie potrafię przeczytać tego nazwiska, bo ta osoba jest z Irlandii. Dosan. Ogólnie jest to książka Sary.
z kanału The Binge Eating Therapist. Podlinkujemy na dole, jeśli ktoś ma problem z binge eatingiem. Jeśli chce się dowiedzieć ktoś o tym więcej. Nie ma, to też może się dowiedzieć o tym więcej. Ta książka ma dużo ciekawych wątków. Jest tam opisana RALIK metoda, metoda RALIK, w której to jest akronim od Recognize, Accept, Lean In, Choose, RALIK. I ta metoda pomaga w sumie w wielu wyborach, przed którymi stajemy. Albo w jakichś momentach, w którym jest taka niepewność, jakiś niepokój. Mi pomaga w kilku aspektach w życiu i czasem jej używam. Teraz trochę rzadziej, bo po prostu zapomniałam, że istnieje. Ale tuż po przeczytaniu tej książki i w trakcie wykorzystywałam ją. Nawet zrobiłam sobie notatki o to, jak przeprowadzić tą metodę. I no, fajna sprawa. Działa trochę. Pozwala się uspokoić i wybrać na i pozwala wybrać faktycznie świadomie jakąś rzecz, a nie będąc pod wpływem emocji silnych. Jest na YouTubie cała. Podlinkujemy na dole. Tak, autorka nagrała osobiście audiobook tej książki, więc jest dostępny zupełnie za darmo na YouTubie i można po prostu z niej skorzystać w każdym momencie, co myślę, że jest super fajne. Strasznie słodkie. No, to ja następną książkę, jaką przeczytałam, to była pierwsza książka do klubu książki Tenchui. I to było I Kissed Sarah Wheeler, Casey McQuiston, czyli pierwsza młodzieżówka Casey McQuiston, wbrew temu, że wszyscy mówią, że Casey McQuiston ogólnie pisze Young Adult, co jest nieprawdą. Ach, ta Casey McQuiston, co nie? Nie znam jej. They are non-binary. Ach, the case, jak się to mówi? McQuiston? Możemy to wyciąć. I co? No, nie była to moja ulubiona książka Casey, jednak jestem One Last Stop team i uważam, że jakieś strony do zwyczajnie nie było tak angażujące, nie było tak ciekawe i mimo wszystko było przyjemne, ale no nie wiem. No i jest to młodzieżówka i też jakby fakt, że to był nasz wybór do klubu książki pierwszy, bo nie wiedzieliśmy jakby za bardzo od czego zacząć i potem się okazało, że w sumie to no co można powiedzieć o tej książce, oprócz tego, że nie wiem, bohaterowie się zachowywali w taki lub inny sposób i to było fajne albo niefajne, ale ostatecznie przecież one mają po 17 lat i co nas to wszystko obchodzi, że byli, nie wiem, trochę dupkami albo trochę głupkami. No tak, w sensie myślę, że na pewno Casey ma dużą zdolność pisania młodych postaci i jakby robienia tego w sposób, który nie jest jakoś super cringe'owy. No, i to tyle w sumie. Okej, więc idąc dalej ścieżką książek, które mają mi pomóc w jakiś sposób. Myślałam, że pokażesz Słońce i Gwiazdę, Rick Riordan and Marco Shiro. Nie, to leżało na mojej książce, która jest Wypełnić pustkę. W pewnym momencie miałam taki moment, w którym pytałam AI o książki, które mogłyby. Nie jestem z tego dumna, ale przeglądałam wszystkie jakby listy z Goodreads, jakieś top 5 samopomocowych książek, które pomogą ci wyjść z każdej depresji. I koniec końców trafiłam na Wypełnić pustkę, która kosztowała jakoś bardzo mało pieniędzy w Empiku, chyba 20 zł, więc kupiłam ją sobie z koleżanką. Dwie takie książki kupiliśmy. Jest okropna. Jest to jedna z gorszych książek, jakie czytałam. Może nie aż tak, ale jest strasznie nudna. Ćwiczenia w niej są bardzo dziwne. Więc ćwiczenia w tej książce są na przykład karta zmian, odżywiania. Śmieszne, że na to wylosowałam. Zapisuj, ile razy każdego dnia udało ci się pokonać niezdrowy nawyk. Jest to po prostu jedna wielka tabela, w której trzeba zapisywać każdego dnia, ile razy dziennie udało ci się pokonać niezdrowy nawyk. No co? No jest okropne. Nie podoba mi się. Natomiast fajna rzecz, o której opowiada ta książka, jest to zaniedbanie emocjonalne i tak naprawdę pokazuje na okropnych przykładach coś, co można sobie dopowiedzieć już w swojej głowie, na swoich przykładach swoich znajomych nawet,
jak może wyglądać to zaniedbanie emocjonalne, ale nie po to kupuję książkę samopomocową, żeby musieć pomagać sobie sama. No, bo te przykłady były naprawdę okropne. Tak, to i były... I to było też strasznie napisane po prostu. Tak, było strasznie napisane. Przykłady to były same bogate osoby i jedna biedna osoba, która akurat tak się składa, że była czarnoskóra, bo tylko biedne osoby są czarnoskóre i czarnoskóre są, osoby są tylko biedne. Tak, reszta oczywiście żyje na przedmieściach i ma w teorii idealną rodzinę, ale o Jezu, sekret jest taki, że mamusia pije zbyt dużo wina albo tatuś bardzo się złości. I jakby, no fajnie, ale no nie wszyscy żyją w ten sposób i czasami to zaniedbanie emocjonalne wygląda też w inny sposób. I dlaczego mówimy tylko o tych dzieciakach z przedmieść? No, więc to jest, wydaje mi się, że to jest Johnny Sweb, to taka pani, która właśnie omawia przykłady tylko swoich klientów, a pewnie bierze 1 000 000 złotych za wizytę, więc ma tylko bogatych klientów. Tak mi się to wydaje. I co mnie boli, już tak trochę poza tą książką, ale boli mnie fakt, że jakby polska psychiatria, psychologia, psychoterapia jest tak mało dostępna dla ludzi, że muszą sięgać po książkę, która też jest okropna i w ogóle nie pasuje do polskich standardów, bo to nie jest na polskich przykładach osoba autorska, nawet są dwie osoby autorskie, przepraszam, że nie powiedziałam, Christine Musello, nie opowiada o polskich przykładach, nie wie, jakie są polskie realia, nie wie, jak wyglądają polskie rodziny, nie wie, jak wygląda polskie zaniedbanie emocjonalne. A w Polsce czeka się na terapię na NFZ 3 lata w niektórych przypadkach. Ja znalazłam taką, w której muszę czekać rok, więc jeszcze tylko jakieś 9 miesięcy. Ale to jest okropne, że na przykład nawet interwencje kryzysowe kosztują 130 do 180 zł, czasem nawet więcej. No, wydaje mi się, że osoby w kryzysie w większości nie mogą pozwolić sobie na wydatek taki, przynajmniej, no nie wiem, ile powinno się chodzić na terapię, przez pół roku przynajmniej, ale no tak nawet, żeby na miesiąc sobie pochodzić, to jest 4 razy 180. Nawet nie mam takiego mózgu, żeby to wszystko policzyć, a co dopiero pieniędzy. Także jak chcesz wyjść z kryzysu, nie musisz czytać pieniędzy. Tej książki. To ja czytałam Amber Lou, autorstwa Lary Eleny Donnelly. I to jest książka, która jakby ma takie wajby przedwojennej Europy, czy może międzywojennej Europy. Główne postacie są zaangażowane w jakby wystawianie kabaretu, takiego wiecie, kabaretu na zasadzie panie w skąpych strojach i queerowe wajby. I też no jakby właśnie trochę jest o wzrastaniu do władzy, prawda, faszyzmu. Chociaż nie dotyczy naszego świata, to nie jest faktycznie Europa, tylko jakaś fikcyjna kraina, prawda? I po prostu tematy są podobne. Co myślę, że było bardzo ciekawe i ogólnie to dobrze się bawiło z tą książką. Bardzo podobały mi się postaci w tej książce, ich relacje. Ogólnie to jestem pod sporym wrażeniem i chciałabym przeczytać kolejne części. Tylko, że one są niestety jakoś dziwnie drogie i średnio dostępne, więc nie wiem, czy mi się to uda, ale myślę, że polecam jak najbardziej, bo wajby faktycznie były niesamowite i no tak, jeżeli kiedyś obejrzeliście film Cabaret i byliście jak wow, ale fajnie by było trochę więcej tego dostać i może trochę inna rzeczywistość, w której mniejszości mogą trochę bezpieczniej funkcjonować, bo na przykład w tym świecie kobiety są częściej u władzy niż były w rzeczywistości w latach 20. i 30. w Europie. No to polecam, serdecznie polecam. Pozycją 7 na liście książek, które Wikusia przeczytała do tej pory w 20. Pozycją 7 na liście książek, które przeczytałam w 2023 roku jest Franz Kafka i Proces. O kurna. Postanowiłam, że sobie przeczytam, bo nie musiałam czytać tego do szkoły,
za czasów, kiedy chodziłam do szkoły, nie musiałam tego czytać nigdy wcześniej, a widziałam audiobook nagrany przez jakąś osobę na YouTubie i I decided to give it a go. Szczególnie dlatego, że podobała mi się Metamorfoza i Franz Kafka, no trochę taki babe. Nie wiem, czy on nie był jakiś problematyk. Ale no babe, napisał o robaku. Isn't he just girl? He's my little meow meow. I fajna książka, tylko o co chodzi? Chodzi o... Powiedzieć na głos? Powiedzieć, o co chodzi? Powiedz. Chodzi o sąd ostateczny. Tak? No dla mnie o to chodzi. Okej. Było tam dużo symbolizmu, który sugerować mógłby na to, że chodzi o proces sądu ostatecznego. Jego się zasnęła jakieś 8 razy w tym samym fragmencie tej książki, więc... Bo nudno było w jednym momencie, ale ja też byłam bardzo zmęczony człowiekiem. No, chodzi o proces sądu najwyższego. Najwyższego czy ostatecznego? Ostatecznego. To nie to samo. No. Dla mnie to byłby koniec życia. A jak ci się podobała książka? No, fajna, ale strasznie frustrująca. Wydaje mi się, że główny bohater nie był tak sfrustrowany, jak ja byłam. A to on się sądził. Najgorzej. To moja następna książka to jest Moja ukochana i ja. Aha, to dopiero później przeczytałaś. No. To też była książka do klubu tęczujowego. Dostaliśmy ją na rocznicę od naszej osoby przyjacielskiej Pixy, więc dziękujemy serdecznie Pixa. To jest, no co w sumie, zbiór takich małych esejów, często tak, autobiograficznych autorki, gdzie pisze o tym, jak się żyje w Polsce i jak się żyje w Polsce jako lesbijka, basically. Osoba autorska nie jest lesbijką. Przepraszam. Fajne było to, że faktycznie pokazywała jakby taką polską rzeczywistość i jakieś takie właśnie polskie wychowanie, polską kulturę i to, jak na przykład, jak wszechobecna jest II wojna światowa, nawet teraz, chociaż jakby, że Natalia się wychowywała całe dekady przed nami, a myślę, że i tak jakby my to odczuwamy wciąż, więc jakby co to w ogóle jest za zjawisko. I fajne było właśnie też zobaczyć jakby perspektywę kogoś, kto jest osobą dorosłą i osobą trochę starszą niż my. Bo zazwyczaj jednak słyszy się głosy młodych queerowych osób w Polsce, aktywizmie i tak dalej. A fajnie było jakby przede wszystkim zobaczyć, że no, istnieją osoby, które mają te, nie wiem, 40-50 plus lat i żyją w tym kraju już od kilku dekad właśnie będąc osobami queerowymi. Ale też jakby zobaczyć trochę ich perspektywę, ich problemy bardziej, bo na przykład nie wiem, czy ty się zastanawiałaś wcześniej nad jakby tymi kwestiami związanymi z małżeństwem i złączeniem majątku i pogrzebami i tak dalej. I tym właśnie, że na przykład nawet jeżeli jesteś z kimś kilkadziesiąt lat w związku romantycznym, mieszkacie razem, macie wszystko wspólne, to jeżeli umrzesz, to jakby twoja rodzina ma prawo cię pochować i decydować o wszystkim, co po sobie zostawiasz, a nie osoba, z którą dzielisz życie. O tym na przykład ja nie myślałam wcześniej, no bo mam 23 lata i nie myślę o takich poważnych rzeczach zbyt często, albo staram się nie myśleć, ale to jednak faktycznie jest, no wiadomo, bardzo ważne i wpływa na codzienność, albo też na no, takie najważniejsze momenty w życiu właśnie, typu choroba, śmierć osoby partnerskiej. To ja często się zastanawiam nad takimi rzeczami, bo mam 21 lat i już pora, tak sobie żartuję. Ale często się zastanawiam, ale przez długi czas myślałam, że to będzie, no wszystko da się załatwić jakoś u notariusza i na pewno da się to wszystko jakoś obejść. I ta książka właśnie mi pokazała, że nie do końca się tak to okazuje. Właśnie to, że to nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało. I że jest jednak ta opresja jest większa niż można by pomyśleć podczas życia w takiej queerowej bańce, w której żyjemy. Przejebane. Znaczy, bardzo słabo. Następną książką, którą przeczytałam ja, jest... Nie, zawsze jak chcę powiedzieć nowela, to mówię niewola. Jest nowela Płanetnik Andrzeja Niemowiejskiego. Znalazłam to po tytule, bo podoba mi się słowo Płanetnik, które poznałam właśnie w książce Moja ukochana i ja. I znalazłam ją w archiwum Biblioteki Polonna, to jest biblioteka, w
archiwum Polona w internecie i polecam, bo można znaleźć sobie tam ciekawe artykuły, jakieś prace i tak dalej, książki stare. Fajna książka, trochę taka o niczym. Dużo było o wojnie jakiejś takiej. W pewnym momencie przestała być taka fajna, że mogłam sobie wymyślić, że ten planetnik jest naprawdę queerem. I zaczęło być, że to jest jakiś tam żołnierz, co go Polska chwyta za serce. No więc w tym momencie straciła moje zainteresowanie, ale jak mogłam sobie dopowiedzieć swoje rzeczy, to było fajnie całkiem. Czytanie historycznych książek zawsze tak wygląda. Czytanie czegokolwiek przed jakimś, nie wiem, 2000 rokiem. Okej, no to następną książką, którą ja przeczytałam, było Słońce i Gwiazda, Rick Riordan i Mark Oshiro, czyli książka o Nico D'Angelo i Willu Soleys, o tym jak są na misji razem i wchodzą do Tartaru, żeby uratować Tytana Boba. I co? No było słodko, chociaż szczerze mówiąc vibe jest trochę inny niż w większości książek z tego uniwersum i jednak myślę, że widać to, widać, że to nie była jakby tylko sprawka Ricka i że jednak była jakaś inna osoba autorska, która pisała tę książkę i przez to po prostu ten styl nie jest tym, czym byłby, gdyby sam Rick to napisał. Dobrze było spędzić czas znowu z Nickiem, bo on jest moim małym miał-miałem i było tam dużo takich, wiecie, momentów, że jestem jak mój dzieciak, albo mój dzieciak. Ale mam wrażenie, że też właśnie jego jakby osobowość była jakaś taka strasznie różna od tego Nico, którego znamy z poprzednich serii. I z jednej strony pewnie, że jakby charakter grows i może wreszcie po prostu czuje się bezpiecznie na tyle, żeby, nie wiem, żartować i wyrażać emocje, ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę jednak trochę poniosła ich wyobraźnia, jeżeli chodzi o to jakby jak przedstawić tę postać i przez to to było trochę mniej autentyczne, mam wrażenie, dla tej konkretnej postaci. No, więc w sumie takie mieszane odczucia raczej. Wiersze Safony też przeczytałam. Taki mały pomnik, tomik. Postanowiłam zaliczyć to jako książkę, ponieważ ma okładkę z tej strony i okładkę z tej strony i kartki tutaj. Więc książką jest Safona. Ona. Co za typiara. Co za typiara. Powiedziała kilka słów. Wszyscy ją kochamy. Krótka piłka. Wszystkie te wiersze są jakoś strasznie horni. Bardzo horni. Ale no, co można było wtedy robić? Nie było internetu, to nawet nie mogli sobie posekstować ani nic, tylko musieli pisać wiersze. No i też siedziały na tej wyspie, nie? No siedziały. I tak siedziały i były jak, o Safono, bo jesteś nauczycielką, ona była jak, okej, no będę. No to moja następna książka to The Spirit Bears Its Teeth Andrew Josepha White'a, czyli autora Hell Followed With Us i to również jest książka dla młodzieży i również horror, tylko tym razem jakby historyczny i też z elementami fantasy, bo to się rozgrywa w XIX wieku. Nasz główny bohater jest trans chłopcem i bardzo chce zostać chirurgiem, no ale przez to, że jest uważany za dziewczynę przez dosłownie wszystkich dookoła, no, nie ma możliwości uczenia się, bycia na studiach i zostania lekarzem faktycznie. A oprócz tego właśnie w to wszystko jest zaangażowany jakby taki rodzaj kultu związany właśnie z systemem magicznym, czyli z tym, że istnieją duchy. Oczywiście jak zwykle osoby postrzegane jako kobiety mają najbardziej przesrane w tym wszystkim, ale książka jest naprawdę fajna. Bardzo dobrze mi się ją czytało, była bardzo wciągająca. Odkrywam, że chyba naprawdę lubię horror, zwłaszcza jeżeli jest queerowy. Tutaj było dużo jakby z jednej strony body horroru, z drugiej strony właśnie nadużywania władzy i krzywdzenia głównie kobiet i dziewcząt. Przy okazji jest tam również T-40 Romance, sporo takich właśnie obleśnych fragmentów, sporo fragmentów dotyczących właśnie guts and blood, co ja myślę, że jest bardzo fan. Główny bohater jest też autystyczny i to jest duża sprawa w tym, jak postrzega świat i w tym, jak świat postrzega jego. I myślę, że akurat ta reprezentacja była super i bardzo do mnie przemówiła. I tak, bardzo, bardzo mi się podobała ta książka generalnie i polecam serdecznie. Chociaż wciąż chyba większe wrażenie trochę na mnie wywarło Hell Followed With Us, ale nie mogę ukryć, że ta też była bardzo fajna i świetnie napisana. I że nie mogę się doczekać, co Andrew Joseph White napisze następnie i również mam trochę teraz taką ochotę czytać i konsumować rzeczy związane z jakby horrorem. Szkołami, z internetem i horrorem.
Jakby razem. Najlepiej, jeżeli są to szkoły dla dziewcząt na przykład. Of course. Call me a sur. Następną książką, którą przeczytaliśmy razem... Czerwony młoteczek Doroty Kotas. Jej! To również była książka do klubu książki Tenchuja. My mamy cukry. W sensie ja miałam cukry, teraz są to cukry wigusi. Ale jeszcze nie udało nam się ich przeczytać. No ale Czerwony młoteczek został wybrany do klubu, więc przeczytaliśmy to. To jest taki strumień świadomości. Taki trochę autystyczny meltdown jego książka, ale też pełna furii, lesbijska wściekłość, że tak powiem, na cały świat, na to, że jest niedostosowany do osób właśnie, które są neuroróżnorodne, które są queerowe, brak jakby zrozumienia, ale też bardzo subiektywny widok tego wszystkiego, tak mi się wydaje. Bardzo fajnie było odwiedzić właśnie głowę Doroty Kotas i popatrzeć, jak wygląda to z jej perspektywy. Tak, i jedna rzecz, którą też właśnie zauważyłam przy czytaniu tej książki i ogólnie słuchaniu o Dorocie Kotas jako osobie, to to, że jej teksty, mimo że są jakby zazwyczaj wydawane jako proza, fajnie by się sprawdzały, albo może nawet właśnie lepiej i fajniej na scenie. W jakimś na przykład monodramie, w którym ktoś właśnie wypluwa z siebie te wszystkie rzeczy. Był monodram cukrów w Warszawie w jednym z teatrów i Helena Urbańska grała tam główną rolę. No, więc kolejna książka, którą czytaliśmy wspólnie, to był audiobook Chłopki, opowieść o naszych babkach Joanny Kuciel-Frydryszak. Najlepsza książka tego roku? Question mark? Mocne słowa. W sensie na pewno jest bardzo dobra. I bardzo dobrze nam się jej słuchało. Cudownie. Bo jakby z jednej strony porusza bardzo ważne tematy i właśnie no, dotyczy przede wszystkim dziewcząt i kobiet ze wsi na początku XX wieku głównie. Tego, jakby z czym się zmagały, jakie miały możliwości, perspektywy na życie, w jak różne sposoby mogły być jakby źle traktowane albo w jaki sposób właśnie sobie radziły z rzeczywistością i nie wiem, jak walczyły o edukację swoją albo swoich dzieci, ale z drugiej strony też była jakby pełna historii z życia prawdziwych osób, czy przodków prawdziwych osób, bo zazwyczaj wiadomo, że to są już osoby, które raczej nie żyją, ale mają dzieci, mają wnuków. Mają pamiętniki. Mają listy. I dzięki temu jakby wiemy, jak wyglądały konkretne sytuacje i niektóre z nich były przeurocze na przykład. Niektóre z nich były przerażające albo po prostu bolesne. Ale część z nich była również bardzo urocza i myślę, że właśnie bardzo dużo... różnych emocji. No. Taki cały wachlarz, pełna gama kolorów, które mogliśmy odczuć tak naprawdę. Ale to było właśnie w tym magiczne. Bardzo się cieszę, że była na Storytelu, bo książka fizyczna kosztuje 60 zł. A audiobook czyta Maria Peszek, więc jest fajnie. Tak, jeszcze Maria Peszek czyta audiobook właśnie. Cudowna sprawa. No. I też w naszym poprzednim vlogu byliśmy w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i trochę nam się to właśnie jakby trochę nałożyło z... Taki epizod chłopski. No, trochę się doedukowaliśmy, trochę jakby zobaczyliśmy też rzeczy na własne oczy związanych z życiem na wsi w Polsce przed laty albo wciąż, w zależności w sumie od... Od wsi. No i na pewno się czujemy bardziej doedukowani. Ja myślę, że to super. I ogólnie to świetne doświadczenie i polecamy wszystkim. Tak. I jesteśmy też bardzo podekscytowani na pierwszą książkę tej autorki. Tak, Służące. Służące. Do wszystkiego. Służące do wszystkiego, tak. Myślę, że to też będzie bardzo interesujące, chociaż przede wszystkim doceniam to, że właśnie postanowiła też się skupić na chłopskich historiach. Jakby wyjąć ten kawałek historii, który, no nie ukrywajmy, jest pomijany na lekcjach historii. Nikt nie uczy nas o tym, jak wyglądało życie naszych pradziadków, a na pewno nikt nie uczy nas, jak wyglądało życie naszych prababci. Więc to na pewno jest bardzo wartościowa książka i polecam ją serdecznie. Od serca. No, więc to już wszystko, co mieliśmy wam do powiedzenia. Przepraszamy za... problemy techniczne. Tak, zmiany na ekranie. Jest ciężko. Potrzebuję albo nowego aparatu, albo zacząć nagrywać telefonem, albo jakoś albo poradzić. Albo więcej siły w głowie, żeby to wytrzymać. No, bo mój aparat się po prostu przegrzewa, bo w jakichś 20 minutach
nagrywania. Mamy nadzieję, że mimo wszystko dobrze się nas słuchało i napiszcie, czy czytaliście którąś z tych książek, o których opowiadaliśmy dzisiaj. Napiszcie, co wy czytaliście ostatnio i co wam się spodobało, jeśli macie ochotę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Koniec i bomba, kto nie słuchał, ten trąba!